Witajcie na kanale Automobilizacja. W dzisiejszym odcinku prezentuję Wam test Suzuki Swift 1.2 Dual Jet w wersji Elegance. Jest to wersja hybrydowa. Silnik hybrydowy ma 10 kW, generuje 50 Nm momentu obrotowego i wspomaga tym samym 83-konny silnik 1,2 litra, 4-cylindrowy. Zobaczcie, jak ten samochód pracuje, jak wygląda. Zapraszam na test. Prezentuję Wam nowego Suzuki Swift 1.2 Dual Jet w wersji Elegance. Katalogowo ten samochód kosztuje, model roku 2021, kosztuje 64 500 zł. O rabat proszę pytać dealera. Bardzo rozsądna cena jak za tak dobrze wyposażony samochód. Długość to 3,84 m. Samochód waży 865 kg. I tutaj jest to co mnie najbardziej interesuje, czyli znaczek hybrydy. Zajrzyjmy pod maskę, jak to maleństwo pracuje. Prezentuję Wam nowiutki egzemplarz. Jak odbierałem go do testów z salonu, miał 27 km przebiegu na liczniku. Tutaj z przodu mamy radar od Front Assist. No i pod maską to, co najlepsze. To, co najlepsze w Suzuki, nie tylko. Nie tylko pod maską oczywiście. To, co najlepsze w Suzuki, silnik. Jednostka 1,2 litra, czterocylindrowa, dual jet. Tutaj mamy wersję o mocy 83 koni mechanicznych. Rozwija ona tą moc przy 6000 obrotów. Moment obrotowy 107 Nm przy obrotach 2850. Ale do tego mamy jeszcze silnik hybrydowy. Silnik elektryczny, przepraszam, bo to jest hybryda. Więc tutaj mamy jeszcze silnik elektryczny. To jest silnik, generator, prądnica w tym miejscu. 48-woltową instalację, która daje nam 10 kW i 50 Nm momentu obrotowego. W związku z tym mamy jak gdyby 83 plus 13, 96 koni mechanicznych do dyspozycji i 157 Nm łącznie z silnikiem elektrycznym. Tutaj ten silnik posiada dwa wtryskiwacze. Wtrysk pośredni wielopunktowy, ale posiada na jeden cylinder dedykowane dwa wtryskiwacze. Pięknie tu jest wszystko ułożone. Tutaj mamy katalizator, widać od razu sonda Lambda. Wszystko lśni, samochód nowiusi. Oczywiście idąc z duchem czasu, tutaj jest ta pokrywa zaworów już też plastikowa, tak jak w Vitarze w 1.4 Booster Jet, tak jak w 1.0 TCE z grupy Renault. Ale tutaj akurat muszę powiedzieć, że wierzę firmie Suzuki, ponieważ mam przyjemność jeździć 14-letnim Swiftem, gdzie wszystko jest w porządku i bardzo dobrze działa. Odpalę teraz silnik. Thank you.
Słuchajcie, jak on miło, delikatnie pracuje, równo. Tutaj mamy cztery cylindry, ten silnik nie drgnie. On tutaj jest niewzruszony, on pięknie pracuje. Naprawdę jako samochód miejski, samochód wspaniale jeździ. Zobaczcie, jak ładnie prezentują się te światła LED-owe. Radar. Tutaj mamy przeciwmgielne. Samochód jest w wersji dwukolorowej. Bardzo ładnie to wygląda na samochodzie miejskim, na małym autku, gdzie ten kolor jest odcięty ładnie na słupku C. Słupek B też jest ładnie podzielony. Kierunkowskaz już mamy tutaj w lusterkach. Samochód mierzy 3 m 84,5 cm. Waży 865 kg. Bardzo dobra masa jak na taką moc. Opony 185 na 55 16. Przód tarcze wentylowane. Tył tarcze. Bardzo skuteczne, mocne hamulce, zwłaszcza że są wspomagane przez hybrydę. W momencie, kiedy przyciskamy na hamulec, wtedy ten układ hybrydowy odzyskuje nam więcej energii. W związku z tym tutaj są mocne te hamulce, podobnie jak było w Vitarze. Zajrzyjmy do wnętrza. Tutaj mamy system bezkluczykowy. Drzwi są lekkie, otwierają się delikatnie, ale bardzo precyzyjnie. Posłuchajcie, zamykają się, mamy tutaj sygnał. Zamykają się bardzo delikatnie, ale precyzyjnie. Te materiały, owszem, są raczej z twardego plastiku, ale wysokiej jakości. Tutaj mamy miękkie obicia. Tutaj twarde, typowe dla Suzuki, ale one są bardzo trwałe. Jak je widzę, po parunastu latach użytkowania jest wszystko w porządku. Fotele z boczną poduszką powietrzną. Bardzo wygodnie, bardzo pewnie trzymają ciało. Tutaj mamy otwieranie wlewu paliwa, otwieranie maski. Tutaj mamy wyłączanie trakcji, czujnika parkowania, auto start, stop, ładne przełączniki, bardzo gustowna deska rozdzielcza, tablica wskaźników. Akurat teraz go odpaliłem, ale ma 5,5 litra. Spójrzcie. Bardzo ładna kierownica, obszyta skórą. Tutaj mamy spłaszczenie. I w tej części mamy plastik. Taki delikatny, ale wysokiej jakości. Bardzo dobrze leży w dłoni. Świetnie wyglądająca kierownica, bardzo pasuje do tego miejskiego autka, do tego wnętrza.
wnętrze jest przejrzyste. Jeśli tutaj popatrzę z punktu widzenia kierowcy, czuję się jak w akwarium. Mam świetną widoczność na lewo, na prawo, do tyłu. Bardzo dobry system ostrzegania, system monitorowania martwego pola. Świetnie działa. Deska rozdzielcza, góra deski rozdzielczej jest raczej twarda, ale to jest materiał wysokiej jakości. Mamy bardzo ładnie wkomponowany przycisk start-stop, bezkluczykowy. Ekran inforozrywki. Tak wygląda oto kluczyk. On jest dedykowany do wersji Elegance, tej, którą obecnie testuję. Tutaj mamy schowek. Schowek jest jednoczęściowy, niedzielony. W kieszeniach duże miejsca na butelki. Myślę, że 0,75 do 1 litra butelki plastikowe powinny się zmieścić. Mamy dużo miejsca nad głową w granicach 20 cm przestrzeni. Poniżej panel sterowania klimatyzacją. Tutaj mamy klimatronik. Działa bardzo dobrze, intuicyjnie. Nie ma problemu z znalezieniem funkcji. Tutaj mamy ładnie wkomponowane gniazda, ponieważ z prawej strony jest gniazdo zapalniczki, a z lewej strony jest umieszczony pod klapką, pod zaślepką gniazdo USB oraz wyjście AUX. Także jeśli to odłączę, to bardzo ładnie i gustownie to wygląda. Dźwignia zmiany biegów, lewarek ze skóry ekologicznej, ręczny, tradycyjny, bardzo dobrze. Tutaj mamy opcję podgrzewanych foteli. Ręczny bardzo precyzyjnie, dobrze pracuje. Tak lekko się podnosi. Na co chciałem zwrócić uwagę, to świetna praca skrzyni biegów, dźwigny zmiany biegów. Ona pracuje tak delikatnie. W porównaniu do Swifta, którego jeżdżę, Swifta 4x4 z 2007 roku, to jest poezja. Tam pracuje dźwignia dobrze. Tam pracuje poprawnie i nic ponadto. Natomiast tutaj to jest fantazja. Jak ten lewarek fantastycznie wskakuje, jak na samochód tej klasy, samochód miejski, nie spotkałem się jeszcze z taką precyzją. Owszem, w Fabii jest precyzyjnie, ale tutaj on nie tylko wskakuje precyzyjnie, on też wchodzi tak miękko, delikatnie. Zwróćcie uwagę, fantastycznie te biegi się zapinają. Ciach i wsteczny. Kamera cofania. Bardzo ładnie. Muszę Wam powiedzieć, że z chęcią sięga się do lewarka. Niestety są tylko, jest tylko 5 przełożeń. Ten silnik spokojnie by sobie poradził z szóstką, ale on ma zacięcie i taki charakter samochodu miejskiego. On świetnie czuje się w mieście, świetnie się czuje przy prędkościach do 100 km na godzinę i wtedy najmniej pali. Jest bardzo dynamiczny. Owszem, wyżej też sobie radzi bardzo dobrze, jest stabilny, poprawnie trzyma kurs, dobrze przyspiesza, dobrze hamuje. Natomiast jego żywiołem to są drogi do 100 km na godzinę. Tam się najlepiej czuje i najlepiej spisuje. Świetnie mi się prowadzi ten samochód. Środkowy wyświetlacz pokaże Wam, jakie ma fajne funkcje. Zegar to jest fajna rzecz. W czasie jazdy pokazuje nam, obrazuje wychylenie, czy to jest, czy mamy moment obrotowy, czy moc. Zobaczcie, jak dodaje gazu. Moc i moment. Moc
moment, torque to jest moment, power to wiadomo moc. Przyspieszenie i opóźnienie. Tutaj pokazuje, jak jest ładowany, jak w momencie, kiedy pracuje silnik elektryczny, kiedy ładuje baterię. Jest kilka. To jest mój ulubiony. Drugi to jest właśnie ten wskaźnik mój ulubiony. To też jest fajny motyw. Obrazowo. Zamontuję teraz fotelik z tyłu na Isofixach. Zamontowane. Szybko, łatwo i przyjemnie. Wskoczyło tak jak powinno. Zajrzyjmy do tyłu. Tutaj klamkę mamy wkomponowaną w górną część drzwi przy słupku C. Jest ona bardzo gustowna i wygląda nowocześnie. Jest to podobne rozwiązanie jak w Clio 5. generacji. Od pewnego czasu tak to wygląda, bardziej nowocześnie. Jedyne co mogę spostrzec, to dzieci w wieku około 4 lat będą mieć problem z otworzeniem sobie drzwi samodzielnie. No ale na szczęście dzieciaki nam szybko rosną, więc już za rok, po kolejnym roku już powinny sobie poradzić. Z wyglądu dość cienkie drzwi, natomiast bardzo przyjemnie się zamykają. To co zwróciłem przy przednich drzwiach. Lekkie, delikatne, ale bardzo precyzyjnie się zamykają. Takie klapnięcie, ja osobiście zwracam uwagę na takie rzeczy i bardzo podoba mi się ten sposób zamykania drzwi. Tutaj mamy fotel, składamy 2/3 do 1/3. Wówczas zyskujemy przestrzeń ładunkową w granicach 970 litrów. Łącznie z bagażnikiem. Bagażnik pokażę później. Fotelik bardzo łatwo było zamontować. Już zajmę miejsce za sobą. Jak widać, mam tutaj od kolan w granicach 20 cm przestrzeni. Jak dla mnie jest wystarczająco. Jeśli chodzi o ilość miejsca dla, jak w samochodzie miejskim, wystarczająca. W tej wersji wyposażenia szyby w drzwiach tylnych oraz tylna szyba są przyciemnione. Zajrzyjmy teraz do klapki paliwa. No tutaj jak widać, producent przewidział trochę miejsca, będzie tu wygodnie, natomiast nie mamy tutaj przewidzianego wystarczająco dużego miejsca na AdBlue, ponieważ występuje tutaj tylko silnik 1,2 litra. Pięknie ten samochód prezentuje się z każdej strony. Przetłoczenia nad tylnymi lampami dodają mu takiej muskulatury. Bardzo mi się to podoba. Zajrzyjmy do bagażnika. Bagażnik ma pojemność 265 litrów. Na papierze wygląda to mało, ale zaraz będziemy próbować umieścić tutaj rowerek. Tutaj mamy próg załadunkowy w granicach 25 cm. Pod spodem miejsce na zestaw naprawczy. Tutaj mamy kotwiczenie, miejsce na podnośnik. Mamy miejsce na podnośnik, na jakieś ważne rzeczy, które tam możemy upchnąć. Na przykład jakiś komplet żarówek. Mamy tutaj haczyk. Tutaj jest serwisowy dostęp do amortyzatora. Tam mamy dostęp do
lamp, przy czym lampę będziemy musieli zdemontować z tych dwóch, na tych dwóch śrubach, żeby wymienić żarówki. Podobnie jak w Swiftie trzeciej generacji, nie ma z tym żadnego problemu, robiłem to wielokrotnie. A tutaj nisko w zderzaku nad tablicą rejestracyjną znajduje się kamera cofania. Jest ona nisko nad ziemią, ale powiem Wam, że wygląda z wnętrza bardzo przyzwoicie. Ma taki szeroki kąt, że nawet szukałem jej wyżej. Teraz spróbuję zapakować rowerek standardowo do bagażnika. Myślę, że musi iść pionowo. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Mimo 265 litrów pojemności bagażnika, rowerek wchodzi bez żadnego problemu. Owszem, pionowo, ale nie trzeba nic tutaj po bokach kombinować. Wystarczy, że przekręciłem kierownicę. Oczywiście półeczka musi być zdjęta, ale to jest żaden problem. Także bardzo ładnie. Jest tutaj dosyć głęboka ta przestrzeń, nie będzie nam nic latało po bagażniku całkiem do drzwi. Super. Zobaczymy, jak się zamyka. Bez żadnego problemu.
Podsumowując dzisiejsze jazdy testowe, mogę powiedzieć, że to jest świetny przykład samochodu miejskiego. On najlepiej czuje się i jest w swoim żywiole przy prędkościach tak do 120. 110, 120, owszem, on radzi sobie więcej również, na autostradzie też jedzie bardzo pewnie, ale swoje najmocniejsze strony pokazuje w jeździe miejskiej. Kapitalna zmiana biegów. Fantastycznie działające sprzęgło, hamulce, bardzo poprawnie działający układ kierowniczy, zawieszenie dobrze wybiera nierówności, samochód jest cichy wewnątrz. Przy prędkościach rzędu 120 km na godzinę na drogach ekspresowych, co słychać, to nie silnik, słychać szum opon. Także samochód jest bardzo cichy, bardzo elastyczny, mało pali, bo średnia w granicach 5,5 litra, 5,8, pojeżdżę nim dzisiaj jeszcze więcej, to przedstawię Wam przebitki, jak wygląda, jak plasuje się zużycie paliwa długodystansowe. Natomiast chwilowe zużycie po pierwszym kilometrze od zimnego startu, powtarzam, było minus 3 stopnie Celsjusza, to jest 9 litrów, po 3 kilometrach było 6 litrów, po 5 kilometrach 5,7, no i później w zależności, jeśli jechałem do 90 na godzinę na ekspresówce, to było 5,4. Pojeżdżę więcej i przedstawię Wam zdjęcia, przebitki, jak wygląda na trasie długodystansowo to zużycie paliwa. Natomiast muszę powiedzieć, że wnętrze jest bardzo przytulne, fotele są świetne. Mogę powiedzieć krótko, kapitalny samochód za rozsądną cenę. Dlatego, że standardowa cena katalogowa Suzuki Swift w wersji hybrydowej 1,2 litra Dual Jet zaczyna się od 54 500 zł. W wersji premium. W wersji premium plus mamy 60 500 zł. Natomiast ta wersja Elegance to jest wydatek rzędu 64 500 zł. Powtarzam, to są ceny katalogowe. Proszę zapytać w salonie sprzedaży. Proszę zadzwonić pod numer z wizytówki, który prezentuję. To tam Państwo otrzymacie konkretne informacje, jeśli chodzi o sposób rabatowania, o taką docelową cenę. Fantastyczny samochód miejski. Tak mogę go w skrócie opisać. Jakby ktoś zapytał w dwóch słowach, scharakteryzuj, jaki jest Swift. Suzuki Swift jest taki, jak sama nazwa wskazuje. Swift, czyli sprytny, zwinny. Do tego mógłbym jeszcze doliczyć szereg fantastycznych cech. No i przede wszystkim najważniejsza rzecz. To jest naprawdę kapitalny samochód za rozsądną cenę. Mam nadzieję, że moja relacja Wam się podobała. Jeśli tak, proszę, udostępniajcie ją dalej. Zależy mi na poszerzaniu zasięgu mojego kanału. Subskrybujcie, dajcie łapki w górę, dzwoneczki. W kolejnych testach będzie Nissan Juke. Kolejny będzie Suzuki Swayze. Hybryda. A następnie Toyota Yaris w wersji hybrydowej. Z serduszkiem z Polski. A to już wkrótce. Tymczasem szerokiej drogi. Do zobaczenia. Cześć.